Jak zobaczyłem w jakich warunkach on stoi, na paletach pełnych odchodów. Była w boksie półtora na półtora metra, czyli coś takiego, żeby ją wziąć tego obornika psiego. Aż się trzęsie, żeby tylko nie zawarować, bo nie wie co się dzieje. Że ten pies był bity. Nie, nie była bita. Nie, ale była zaniedbana. Nawet jeżeli macie dobre serce, to się zastanówcie. Nie rańcie mu serca. Dzień dobry, kochani. Lato nam się niedługo będzie kończyć. Ja Jarzębinka, cud cudna i czerwona, ale to nie na, nie na tym polegają nasze materiały filmowe. W poprzednim odcinku mam wrażenie, że tak to będzie zamieszczone. Pokazałem Państwu e, przestrogę, że jak najszybciej trzeba wziąć psa z schodowli, bo w innym przypadku będą problemy. Powikłania. Piękne słowo w języku medycznym. Powikłania. Będą. A w ten film, tu już są w ogóle głębokie powikłania. Film ten opowie Państwu o romantycznej historii, ale i zarazem wcale niełatwej. Taki byśmy powiedzieli językiem filmowym, panie Mateuszu, jaki melodramat. Jak się skończy? Najczęściej melodramaty się kończą źle. No ale tu kto wie. Może będzie skepiendem. Y, a ten gatunek filmowy, jak skepiendem, to no nie wiem jak się nazywa. Komedie najczęściej są z gatunku. Y, kończą się dobrze. Masaże są skepiendem, tak? Dobrze. Y, kochani, początkujący koleś, który chce być myśliwym, zapragnął mieć wyzła. Szorstkowłosego. Namówił go wujek doświadczony, myśliwy, a weź pojedź, tu jest dobry i tak. Dobry, Boże, drogi, dwuletni, dwuletnia suka, proszę Państwa, za 500 złotych, bo tu uwaga, jaki był powód sprzedaży tego psa za 500 złotych Mateuszu? Dobrego wyżła, profesjonalnego za 500 złotych. Profesjonalnego to się kupuje za 12,5 tysiąca złotych. A nie za 500 złotych. Wiesz jaki? Za stara była. No coś ty. Słowo klucz. Jeżeli ktoś się chce wyzbyć psa, czy to myśliwskiego, czy nie myśliwskiego, to jaki jest najczęściej powód? Pewnie nie wiesz. Ja jestem w temacie, to wam powiem, żeby nie przedłużać. Alergia. Dziecko ma alergię. A ja mam na was alergię. Jak was słucham. Debile. Pies? Po prostu jest nieużyteczny. Jest do niczego na obecną chwilę. W związku z powyższym, został sprzedany za 500 zł jako naprawdę wydajny kombajn wyżeł, a jest po prostu kombajn bez kół. Bez sensu to jest. Ja mówię do właściciela, to po co żeś to kupił? A on mówi tak, bo się zaprzyjaźniliśmy. Jacku, bo ponieważ jak zobaczyłem, w jakich warunkach on stoi. Na paletach pełnych odchodów, to się zlitowałem i wziąłem tego psa. I teraz jesteście państwo świadkami tego, że postaram się tą suczkę zreformować, dwulatkę zreformować, uratować temu właścicielowi. Żeby się udało, bo to dla, dla niego szczęścia Dla psa, dla mnie, dla wszystkich I dla Mateusza Bo jak nam się to uda, to może patroni Więcej grosza podrzucą Kochani, grosza podrzucą Zapraszam was do materiału Zobaczymy jak nam pójdzie Ale łatwo to nie jest Hops. A jak długo jest na szkoleniu? Aż przysiadłem A, To, to świeżynka Świeżynka, to, to też około tam tygodnia Bo to jest turnus nowy nawet no to tam, nie wiem, 7 osiem nie więcej. Ale rokuje, rokuje. Ale właśnie, dobrze, że to pytanie zadałeś, Proszę Państwa, te geny u tego psa prawdopodobnie były pięknie zaszczepione. Mimo, że to bez rodowodu, mimo, że to... No, ale przecież nie każdy z rodowodem jest ekstra. No, ale jeżeli dwa lata był traktowany po w warunkach niegodziwych, Jakiś chłopek, roztropek, trzymał to gdzieś w warunkach prowincjonalnych, nie poświęcił temu czasu i on odsprzedaje go za 500 zł, bo inni myśliwi powiedzieli, że dobrze poluje. Że dobrze poluje, jeszcze raz powtórzę. Dobrze poluje. Jak to dobrze poluje, Kto się nie nadaje do użytku żadnego? To tak jak powiedzieć właśnie o tym kombajnie, co powiedziałem, że kół nie ma, ale świetnie zboże kości. No, dramat! 500 złotych, to, co powiedziałem w poprzednim wypowiedzi. Za 500 zł to obroże można sobie kupić. A nie psa użytkowego. Dziękuję, zapraszam. Siad spokojnie. Siad spokojnie. A? No. Ładnie kamera poszła? Dobrze. Tu. Nie. Siad pięknie. Dam Ci nagrodę. Dobrze. Ślicznie. Uspokojenie się pieska spowoduje, że zaraz będzie miał fajną wolność. choć z linką asekuracyjną, panie Mateuszu. Naprzód teraz proszę. A, a teraz już nie ciągnie. Waga. Czekaj. Proszę Państwa, tym razem nie mamy że tak powiem, zdalnego teletaktu i jakichś tam pilotów w sensie. Nie mamy urządzeń elektrycznych, elektronicznych, ale mamy kurdelinkę asekuracyjną. Bo zaraz Państwo będziecie wiedzieli, dlaczego. Przy moim komentarzu oczywiście. Zobaczcie, ja przy Lince umiem chodzić. Jak na skakance dzieci. A tamten ten mnie wtedy tak za, że do tej pory mam nacięcie na milimetr głębokości co najmniej. Proszę Państwa, wiecie jaki jest postęp? Jezu, olbrzymi. Na Napsód. Za chwilę. Postęp. Postęp jest olbrzymi dlatego, że jak dam sygnał, to to wraca do mnie i jest pod nogami się melduje czyli bezpośrednio ciało przy ciele. No tak trochę z błoku, no ale trudno. Jeszcze do niedawna trzy i temu. Przybiegała, tak jak teraz, siadała 5 metrów, trzy metry, trzy kroki ode mnie i sugerowała podejdź do mnie. Podejdź do mnie. Ja mówię nie, 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 tu, 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 tu się tu, brawo. Tak. Tak. Zobaczymy za portem, co będzie. A port? Odchodzimy, Mateusz. Tu za portem powinno być dobrze. Widzicie? Puść. Powinno być dobrze. Ach, jak drgnęła. To jakby slow. Patrzcie. Tutaj koniecznie. Mateuszu, yy, ona odskakuje jak idiota. Bo nie wie, co się dzieje. Już z jednej strony, bo nikt jej aportu nie uczył prawidłowo. Aport. Ona aport ma bardzo fajnie wrodzony, przeze mnie pielęgnowany. O, to jest to. Raz Ci przyniosę, a drugi raz mam Cię w nosie. Jeżeli teraz ona tego nie powtórzy, wczoraj to zgłaszałem właścicielowi, mimo, że niedziela była, wczoraj też pracowałem na chwilę, bo miałem ochotę. Raz Ci przyniosę, ale tylko raz. Świat cholerą. Dobrze. Na port. Dobrze. No jednak może może się to zrobi. Ale kochani Państwo, oh, gdybym był sztywny azji, czyli nie był wylewny oraz nie aktorzył. Znaczy pole aktorzenie, że mi się wcale ale to wcale nie chcę z tym pieskiem bawić jak niektórym wam, co macie jednego, jedynego pieska w mieście. I wam się chce bawić z pieskiem. A ja się muszę bawić, bo mi za to płacicie. Ale to też nie jest moment. I po co stalinkę? Zobaczcie. Bo już jest przydepnięta. Siad. I teraz słuchajcie, ja teraz będę aknązu. Co Zawadź. Tak fajnie, zabawa, co. A port? Bardzo ładnie. Proszę Państwa, dobrze, dobrze, no ale trochę słabo. Przecież to do mnie trzeba przynieść. Ale i tak jest dobrze. Gdyby nie moje aktorstwo dosłownie, to ona by już tego tak. rzucić to na sucho. Zróbmy eksperyment, Mateuszu. Rzucę to na sucho, czyli bez aktorzenia. Bez aktorzenia. Mm. Tylko z hasłem. Abort. Po złości przyniosła. Po złości, puszcz. To co mówię raz pod kamerą. Dobrze, tak? Dobrze. Aport. No po złość. Uż. Cała moja metodologia poszła w gruzy, bo to jest złośliwość rzeczy martwych i rzeczy żywych. Ona wczoraj tylko raz przyniosła i potem nie chciała przynosić. Dziś pod kamerą. Zmiana w szatana z anioła w szatana, nie, z szatana w anioła. Kupa. Febrzydko. Już. Ja widziałem to fekalie jakieś tam. Czegoś tam. E, po co jest ta linka? Linka. Zaraz wam powiem po co. Wcale specjalnie nie jestem do niej przypięty. Kamera na mnie. Linka jest swobodna. Ale linka jest po to, że nie boję się, że ona nam zginie, ucieknie, tylko po to, żeby na niej w pewnym momencie dać do zrozumienia, że człowiek nie jest, e, że tak powiem, niebezpieczny, bo ta suka była, ona dopiero teraz nabiera prawidłowego zaufania do człowieka, który ja pracuję nad tym i właścicielowi powiedziałem: Michale, pierwsze, co ja z tą suką muszę zrobić, a to ten, który się zlitował nad nią, przepraszam, e, żeby ją wziąć tego obornika psiego, e, u niej wydobyć zaufanie. Jeżeli to będzie miało talent, a zaufa mi, to ja z tego psa zrobię fajną sukę. E, w momencie tym po to jest, że zaraz Państwu zaprezentuję, po co tak to się dzieje. Dobrze, jest. I teraz uwaga Mateusz. Nawet przy... Tak nagrywaj, żeby był ewentualnie slow motion, czyli spowolnione kadry. Dobra słodka Przynajmniej wczoraj ona tak źle robiła. Może dzisiaj już jest do Waruj. Waruj. O! Zobaczcie. Przecież ja... Waruj. Dobra. Zobaczcie. Zobaczcie, dwuletnia suka, aż się trzęsie, żeby tylko nie zawarować. Po to jest ta linka, że ja mogę warumić, żeby ona mi nie uciekła to wyegzekwować, że ona się położy. Są postępy. Bo wczoraj to były takie szarpanki, siad, że ja do niej waruję, a ona za każdym razem napięła linę. I łańcuch ten, który tam jest. Waruj. A! O! Przecież ja ci nic nie zrobię. Ktoś powie. A ten ktoś jak to powie, to jak jest bez winy, to niech pierwszy sam kamieniem rzuci. Waru, że ten pies był bity. Nie. Ja uważam jako zawodowiec, że ten pies nie był bity. Tylko wiecie jaki był? Bo Wy wszyscy powiecie, był bity, bo podniosłeś Pani Jacku rękę do góry, to mało się nie zesikała ze strachu. No tak to wygląda. Tak to wygląda. A jak jest w życiu? Jest, to wynika z zaniedbania. I ona czuje się zakłopotana. Prawda? Jeżeli ona żyła naprawdę w psim oborniku, co no wyobraźcie? Waruj, ładnie. No, Oops. Już kurde mi ufa. Nikt jej, moim zdaniem, ten osioł który ją sprzedał za 500 zł. Nie chciałbym go poznać nigdy w życiu. Ech, dobra słożka. Siad. Bardzo ładnie. ona nawet na waszych oczach teraz robi postępy. Tu, teraz pod kamerą. Waruj. No fajnie, no spłudź się. No, świetnie. Gdyby była naprawdę tłuczona i bita, by cały czas spierdzielała. Cały czas bym chciałbym wiedzieć waruj. A ona już... Łączy związek przyczynowo-skutkowy, że jak Jacek ją trochę podotyka w zaufaniu i rękę podniesie i powie Waruj ślicznie, bardzo ładnie. Naprawdę kochani, na waszych oczach. To w tym momencie e, łączy związek przyczynowo-skutkowy. Jacek powiedzieć to hasło, którego ja nie znać przez dwa lata którego ja nie rozumieć, bo ja cały czas byłam w upodlonym miejscu, gdzie nie chodziłam do Harvardu. Brzydkie to bidulstwo straszne, ale znaczy się, ona ma taką szatę, że ona jeszcze na dobrej, na fajnej, normalnym życiu i spożywaniu i kąpaniu się, to ona, proszę Państwa, ładną szatę dostanie. Będzie fajnie kontrastować, gdzie prąż głęboki, to brąz głęboki, gdzie deresz, to deresz, i tutaj będzie dobrze. Nie była bita, nie. Ale była zaniedbana. A ja państwu tak. Nawet sam pies by wolał być czasami lekko zbity. Ale zadbany, niż pies, który był niebity, ale kompletnie zaniedbany. To jest jakaś wielka katastrofa. Nawet nurka nie na... Ciskam butem, ale, o dobrze! Ale, jaką lekko musnąłem w łopatki, to świat już zaakceptowała i zaufała, że to jest tylko sygnał. Musnął w łopatkę tak baluskiem. Musnął! A to chodzi, żeby zawarł A wcześniej była panika. Musiałem na tej linie stać, bo był normalnie afera w ogóle totalna. A teraz, co? Ładnie, spróbuj sama, no. No, 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 no. Ślicznie. Dobry pies. Kochani. Zobaczcie. Nie przemocą siad, tylko dobrem. Naprzódź. Można przy inteligentnym mózgu danego psiego osobnika. Naprawdę fajne robić postępy. Ale też trzeba zadbać o niego. On nie może siedzieć w końcu sześć miesięcy, siedem miesięcy, on musi być zabrany do ludzi, do pola, do stawu i wtedy jest dobrze. I to nie chodzi o to, żeby chodzić trzy razy dziennie z takim psem, wystarczy raz na chociażby 60 minut i pies jest ukontentowany i się odwdzięczać będzie zawsze. Bo, a, ładnie weszła do wody, czyli tak, tutaj faktycznie pan ten myśliwyc ją sprzedał, to jedyne co tylko zrobił, tak zwane techniczne, czyli żeby pływała, aportowała, choć z tymi aportami to widzicie jak jest, kackę, kackę żeby aportowała. Halo, a tu? Dobrze, ładnie. Ciekaw jestem, tylko od razu mówię dla Was, e, kochani widzowie, że jakbym e, prawdziwą tuszę kaczki rzucił, to czy by naprawdę ją wyniosła i przyniosła. Bo obawiam się, że mogłoby być z tym różnie. Dobrze. Ten koziołek jest bardziej smaczny w zapachu niż kaczka prawdziwa, krzyżówka. Na przykład. No ale tu się nam udało Jedyna fajna rzecz. Dobrze. Widzicie, I nie wymagam tu od psa, żeby pies w pozycji siedzącej albo coś, no bo jak mogę od dwuletniej suki te sumnie lekko tydzień czasu, bo turnusy się tak zmieniły, żeby wymagać tego, co pies wyszkolony. Bo po tygodniu nie ma psów wyszkolonych. Zwłaszcza dwuletnich, popsutych. Eee... Kochani. Reasumując, nawet jeżeli macie dobre serce, to się zastanówcie, jak w poprzednim psie, yy, w materiale o wyżle ze schroniska. Zwłaszcza ci, co będą chcieli polować. Czy macie na tyle siły, energii i wszystkiego, żeby zaryzykować, żeby takiego psa szkolić? Bo to nie jest normalne szkolenie. Więc. Zawsze się zastanówcie 100 razy. Bo ten pies już tak jest fajny, ale zabiega o, o moje te. Mm -hmm. Tu ciekawostka. w proszę Państwa. zachęcam Państwa do, do posłuchania. Właściciel tego psa, jak go wziął w wieku dwóch lat, to już po tygodniu mi na szczęście ją przywiózł. Bo by było jeszcze gorzej. Pamiętajcie o dwóch zasadach. Zasada kardynalna. Jeżeli bierzecie psa ze schroniska i wiecie, że nie dacie rady, to nie integrujcie się z tym psem, nie rańcie mu serca, nie przywiązujcie go do siebie w sensie mentalnym przez miesiąc czy półtora. A potem, jak się pokochaliśmy, to damy cię na szkolenie stacjonarne. Jest słabe to, bo ten pies ledwie wyrwał się ze schroniska albo takiego jakiegoś, co na gnoju stała i zaakceptował nową tą e, sforę, czyli rodzinę, a oni go z powrotem wywożą na szkołę. On tego nie zrozumie, on potem cierpi. Druga rzecz. E, właściciel powiedział o tej suczce tak. I się przyznał i walnął się w klatę z całej siły. Mea culpa. Ja, panie Jacku, bo wtedy byliśmy na panie. Taki ja błąd. Pierwsze co, tak wróciłem do domu, to moja mama od razu dwie michy żarcia dawała. No mogła dać poczęstunek, ale dlaczego od razu dwie michy i, i do bólu? Ja mówię, masz rację, panie Michale. Tak więc tutaj Pamiętajcie, patrzcie na ciało swojego psa. Jeżeli jest pulpecik, baleronik, jak w poprzednich odcinkach w Panie Mateuszku, pamięta to patrzcie, to są młode nadal jeszcze psy. I mają wyglądać na fit. Jeżeli pies w wieku roku wygląda jak pies w wieku 6 lat, bo tak jest upasiony. To mi po prostu biorą wimiciny i torsje. W pewnym wieku trzeba wyglądać na swój wiek, a nie na zasadzie, że mam, mam lat 16, a, a, a ważę 90 kilo, jak pan kurde w wieku nie wiem, 48. Jeszcze mamy dla Państwa dużo informacji. Damy radę. Na pewno musimy poruszyć w następnych odcinkach sprawę. Smaczki? Yy, tak. I zachowanie się psów w miastach, tak? Tak jest. Integracja z innymi psami. Integracja z innymi psami. Przypomnisz mi, tak? Tak jest. Dobrze. No to dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do oglądalności. Mam nadzieję, że się Państwo nie znudziliście, bo ponieważ trudno się znudzić tutaj w naszym yy, programie pod tytułem z gwizdkiem i z humorem. Więc to co, dziękuję. Tu jest istotne, proszę Państwa, i warto dodać, że świadkiem odbioru tej suki z tego faceta, który sprzedawał ją, nie byłem. Ale jeżeli jest to prawdą, a może być to prawdą, bo facet jest z branży chyba budowlanej, że suka była w boksie półtora na półtora metra, czyli coś takiego na palecie z fekaliami, to sobie wyobraźcie. I rzeczywiście tą sukę za chwilę będę hołubił, przy tak marnej młodości, dzieciństwie i tak dalej robi postępy. To jest to. Bo dzisiaj wyrzucam jednego psa ze szkolenia. Świetny wiek, wszystko dobrze, FCI, z dobrej rodziny. Dziękuję. Ten pies do myśliwstwa nie rokuje. Absolutnie. To bym tyle chciał powiedzieć. Zapraszamy Was do niegłodzenia nas i wsparcia na Patronite. O to chodzi.